Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza Telewizja Sądecka, rozmowa dnia w piątek, a dzisiaj online'owo ciągle łączymy się z panem Michałem Kądziołką, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza, radnym Nowego Sącza i właśnie pan Michał Kądziołka będzie naszym gościem. Witam serdecznie. Serdecznie panią redaktor i szanowni państwo. Zacznijmy od budżetu. Różne opinie na temat tego budżetu Nowego Sącza na 2021 rok. Część radnych pytanych choćby przeze mnie o to, jak widzą ten budżet, jak go oceniają, mówi pandemia, nie można się spodziewać czego innego, niestety samorządy tracą dochody i ten budżet, aby miasto mogło funkcjonować, taki właśnie musi być. Inni na budżecie nie zostawiają suchej nitki, mówią stagnacja, brak rozwoju. Jakie jest pana zdanie w tej materii? Ale zanim tutaj przejdę może jeszcze do pana zdania, gwoli wyjaśnienia, zaproszenie do rozmowy dnia otrzymali także w ostatnim czasie pan radny Krzysztof Ziaja, Klub Koalicji Nowosądeckiej, pan Maciej Prostko, także Klub Koalicji Nowosądeckiej. Niestety żaden z panów nie przyjął zaproszenia do studia mimo kilku proponowanych terminów. Będziemy próbować, miejmy nadzieję, że któryś z radnych Koalicji Nowosądeckiej również zdecyduje się porozmawiać z nami. Wracając do tematu budżetu, jaka jest pana opinia na ten temat? W kolejności bardzo dziwię się, że moi koledzy z Rady Koalicji Nowosądeckiej odmówili udziału w programie. Niemniej jednak ja bardzo dziękuję pani redaktor za zaproszenie. Zawsze z chęcią jestem u państwa w telewizji, w programach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię budżetu, no to ja nazywam ten budżet budżetem defensywnym, dlatego że no, brak tego, do czego przyzwyczajono nas w poprzednich latach, poprzednie władze, gdy w budżetach miasta zapisywane były inwestycje o charakterze czysto strategicznym dla miasta, kiedy mogliśmy remontować czy budować nowe drogi, czy remontować chociażby układ komunikacyjny pod Zamkiem, czy po drugiej stronie Dunajca, tu mam na myśli Most Krajeński, również obwodnicę północną. Co prawda jest w tym momencie Park Strzelecki, ale Park Strzelecki, przypomnę, to nie jest inwestycja Ludomira Hanzla, tylko to jest inwestycja poprzedniej ekipy i do tej inwestycji pan prezydent chociażby nie wiadomo jak chciał, no nie da rady się podpiąć. Co jest ważne i niestety... Znaczy pan prezydent Ludomir Hanzel tą inwestycję prowadzi. No, on de facto ten park buduje. No, tutaj wie pani co, oczywiście, no, ale kiedy cała ta inwestycja była już przygotowana i zdobyte dofinansowanie, no to jedyne co można zrobić, to tego nie zepsuć. Więc myślę, że trudno by to było zepsuć. Mam nadzieję, że ten park strzelecki zostanie szybko zmodernizowany i otwarcie będzie huczne i wszyscy mieszkańcy będą z tego powodu szczęśliwi, ale też myślę, że wszyscy pamiętają, jaka jest historia tego parku strzeleckiego i dokładnie wiedzą, dzięki komu on powstaje. Natomiast z bólem serca chciałem powiedzieć, że niestety w projekcie budżetu nie ma dopłat do wody i do ścieków, więc pan prezydent ponownie próbuje mieszkańcom odebrać dopłaty, pomimo że nie chce nadal dopłacać do spółki MPK i do Karty Nowosądeczanina, a tam dopłaty są dokładnie na tym samym poziomie, co jeżeli chodzi o kwestie chociażby wody i ścieków, to są dokładnie takie same dopłaty i no niestety pan prezydent po raz kolejny te dopłaty mieszkańcom chce odebrać. To jeżeli, to ja mam tutaj jeszcze takie pytanie szczegółowe, jeżeli nie ma takiej informacji w budżecie, nie jest to zaplanowane, czyli państwo głosując na tak również zdecydujecie o tym, że tych dopłat nie będzie. Czy może macie tutaj jako klub jakąś propozycję, bo to jest ważna informacja i taka... Tak, jak najbardziej my bardzo wnikliwie analizowaliśmy projekt budżetu przedłożony przez prezydenta Hanzla. Spotykaliśmy się jako klub wielokrotnie, rozmawiając po kilkanaście godzin, też ustaliliśmy, że będziemy ten projekt budżetu konsultowali z maksymalnie dużą ilością mieszkańców. Każdy z radnych takie zadanie dostał z naszego klubu. Przygotowaliśmy szereg poprawek do tego projektu uchwały, które to poprawki już skierowaliśmy za pośrednictwem Komisji Finansów i Przewodniczącej Rady do pana prezydenta. Teraz on ma czas, żeby do tych poprawek się odnieść. Zobaczymy, czy zastosuje się do naszych propozycji. Mogę zdradzić, że wśród tych propozycji jest przywrócenie dopłat do wody i do ścieku, bo uważamy, że te dopłaty powinny w mieście funkcjonować, szczególnie w czasach pandemii. I ale co mogę... Panie Przewodniczący, ale co to jest za różnica? Czy mieszkańcy będą jakby korzystać w taki czy w inny sposób? Czy to ma jakieś znaczenie? Bo sam pan mówi, że te pieniądze mogłyby iść na MPK, na Kartę Nowosądeczanina, tak? Czyli też z nich korzystamy jako mieszkańcy miasta. To znaczy są jak najbardziej pieniądze w budżecie, które mogą być przeznaczone na
dopłaty do wody i to nie jest tak, że musi być coś kosztem czegoś. Absolutnie uważam, że ten budżet jest w stanie wytrzymać dopłaty zarówno do MPK, jak i do sądeckich wodociągów, tylko w takich sytuacjach jest potrzeba trochę dobrej woli, a nie na siłę pokazania, kto tutaj jest mocniejszy i kto komu chce dogryźć, bo pan prezydent od samego początku chce dążyć do odebrania tych dopłat do wody i do ścieków dla mieszkańców. My tego oczywiście bronimy i będziemy tego bronić, bo to mieszkańcom obiecaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o sam jeszcze projekt budżetu, to muszę powiedzieć, że ten budżet jest deficytowy, bo mamy deficyt na poziomie praktycznie 30 milionów złotych. No i niestety widać w nim pewien chaos, bo tak jak powiedziałem, no brak strategicznej wizji rozwoju miasta. Ciężko nieraz odgadnąć, bo nawet jest kwestia zapisów, remonty dróg czy oświetlenia ulic, a zupełnie nie ma zapisanego, jakie to są ulice, jakie to jest dokładnie oświetlenie, jaki teren miasta. Więc jest to tak chaotycznie napisany budżet i też no, a nie wpisuje się zupełnie w strategię rozwoju miasta. Natomiast też ważnym dokumentem na pewno jest wieloletnia prognoza finansowa, gdzie pan prezydent Hanzel zapowiadał podczas kampanii wyborczej, że nie będzie sprzedawał tak zwanych sreber rodowych nowosądeckich, czyli tutaj działek miejskich, a w roku 2021-2022 chce naprawdę sprzedać piękne działki, które mogą dużo kosztować i są majątkiem miasta, takimi srebrami rodowymi. I tu myślę, no trzeba szczególnie prezydentowi patrzeć na ręce w kontekście wpisu jego radnego, pana Jakuba Prokopowicza, który przed jeszcze kampanią napisał takie słowa, dokładnie zacytuję, że sponsorzy Hanzla muszą odzyskać pieniądze zainwestowane w jego poprzednią kampanię, zatem tym razem wydadzą jeszcze więcej, żeby tylko dobrać się do gruntów miejskich. A to nie, bo nie bardzo rozumie panie radny, do czego to jest odniesienie, to znaczy, bo no, to odniesienie. Przecież państwo jako Rada Miasta decydowaliście o sprzedaży działek choćby w tym roku i tam były również mniejsze i większe działki i jakoś nikt na to nie zwracał uwagi, wszyscy podnosiliście rękę. Jak najbardziej, pani redaktor, tylko tak jak powiedziałem, pan prezydent Hanzel wyraźnie podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że nie będzie sprzedawał sreber rodowych, a z drugiej strony jego radny przed kampanią wyborczą, jego kandydat jeszcze wtedy na radnego, posłużył się takim cytatem odnośnie sponsorów i dobrania się do działek. Ale to chyba pan Prokopowicz nie był jeszcze wtedy kandydatem. Taki zapis w wieloletniej prognozie finansowej i taki zapis takiego komentarza no, sugerują, że musimy naprawdę tej władzy dosyć mocno patrzeć na ręce a i pan bronić. Wie, a pan może powiedzieć, jakie to są działki? Które to są działki, chociaż jakieś się dobrze... Są one zapisane w wieloletniej prognozie. Tam są i działki przy ulicy Zakładników chociażby, bardzo atrakcyjne, czy przy głównych arteriach miasta. Myślę, że te działki no, bardzo spokojnie znajdą grono nabywców, którzy te działki będą chcieli kupić. Niemniej jednak w kontekście samej wypowiedzi pana prezydenta Ludomira Hanzla odnośnie tych sreber rodowych jest to bardzo zastanawiające, że pan prezydent chce te działki sprzedawać. Też chociażby jego radny, pan Krzysztof Ziaja, bardzo protestował również w kampanii wyborczej, że nigdy nie podniesie ręki bodajże za sprzedażą działek. W tym momencie widać ten pogląd koalicji nowosądeckiej trochę się panie zmienia. Radny, panie przewodniczący, ja powiem tak, pan wie i ja wiem i myślę, że gro mieszkańców wie, czym się rządzi kampania wyborcza. Różne słowa padają, może nie wchodźmy w szczegóły, bo musielibyśmy tutaj różnym politykom przypominać różne obietnice, często, a może w dużej mierze niezrealizowane. Wróćmy do kwestii budżetu. Ważna obietnica prezydenta Ludomira Hanzla o tym, że stadion Sandecji powstanie, jest spełniona, tu się pan pewno ze mną zgodzi. Jest informacja o tym, że została wybrana firma za niecałe 50 milionów, stadion zostanie wybudowany, będzie to koordynować spółka miejska. Tutaj rozumiem, że kwestie związane tylko z finansowaniem, o to mogłabym zapytać, czy, bo radni też podnosiliście rękę za budową tego stadionu, czy już wiadomo, jak to będzie finansowane, na pewno z kredytu, natomiast jaka instytucja, na jakich warunkach, czy to już jako radni państwo wiecie? Znowu powiemy o tych obietnicach niestety wyborczych. Ja muszę troszkę nawiązać do tego, co pani powiedziała, bo ten jeden z naszych lokalnych polityków, samorządowców powiedział kiedyś, że za niespełnione obietnice wyborcze powinno się karać, więc trzeba naprawdę uważać, co się mówi w kampanii wyborczej. I pan prezydent Ludomir Hanzel obiecał w kampanii wyborczej, jest to podpisane jego imieniem i nazwiskiem,
stadion na ponad 8 tysięcy miejsc. I ja rozumiem, że papier wszystko przyjmie, ale Ale to nie, nie za ma to, chyba. Chyba... za to, co się pisze i za to, co się obiecuje. Ale nie I ma chyba przeszkody takiej, żeby ten stadion kiedyś nie powstał na 8 tysięcy miejsc, bo jest informacja o tym, że on może być rozbudowywany. Panie redaktor, oczywiście, tylko proszę sobie zwrócić uwagę na opinię fachowców w tym temacie, że też musimy brać w szczególności pod uwagę kondycję finansową miasta. I w tym momencie, jeżeli decydowalibyśmy się na budowę od razu dużego stadionu, to sam efekt skali powodowałby, że w tym momencie ten stadion wybudowalibyśmy taniej. Najdroższe jest według specjalistów tak zwane etapowanie stadionu, czyli to, co chce zrobić właśnie pan prezydent Hanzel. Ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy 3 lata temu, kiedy pojawiały się projekty budowy stadionu Sandecji jeszcze za prezydenta Ryszarda Nowaka, to wtedy była mowa, że 50 milionów na tamte czasy, nie od 50 milionów złotych to jest kwota zbyt mała, żeby wybudować stadion. 60 Stadiony... milionów to była suma zaproponowana wówczas w przetargu, który został unieważniony przez. Tak, dokładnie. I tak było to kwestionowane, że te 50 milionów to jest zbyt mała kwota. Teraz mamy 50 milionów, ten stadion znacznie mniejszy niż obiecywał pan prezydent Hanzel, niemniej jednak my też sugerowaliśmy panu prezydentowi z natury rzeczy, ponieważ te stadiony nie są rentowne, aby starał się zaprojektować tam przestrzeń komercyjną, żeby można było wynająć tą przestrzeń i żeby ten stadion chociaż w minimalnym zakresie jakieś dochody generował. Niemniej jednak no, pan prezydent podczas jednego ze spotkań no, stwierdził, że nie będzie czegoś takiego organizował. Mam nadzieję, że zmieni zdanie. Natomiast tak jak mówię, no, obawiam się, że ten stadion, chociaż życzę Sandecji, żeby miała stadion jak najpiękniejszy, no to niestety może odbiegać od tego, czego my wszyscy no, oczekujemy. Państwo jako radni zgodziliście się na budowę tego stadionu, zgodziliście się na powołanie nowej spółki komunalnej. Dlatego tutaj, może ja wiem, że to nie jest w 100% trafione pytanie, jeśli chodzi o Pana osobę. Co z finansowaniem tego stadionu? Do dziś nie wiadomo, na jakich warunkach, jaka instytucja sfinansuje budowę. Wiemy na pewno, że to będzie kredyt. Coś więcej? No, trzeba ogólnie powiedzieć, że zarówno budynek Urzędu Miasta, jak i budynek, jak i cały stadion będą budowane przez spółkę NIK powołaną przez pana prezydenta i przez Radę Miasta, czy za zgodą Rady Miasta. Natomiast no, faktem jest, że wiąże się to z bardzo dużym obciążeniem finansowym dla miasta. Ja pamiętam początek tej kadencji, kiedy na jednej z komisji rozmawialiśmy, bo miasto rozważało zakupienie działki przy ulicy Węgierskiej. I kiedy zapytałem panią skarbnik, co będzie z finansami miasta, jeżeli zgodzimy się na zakup takiej działki w najbliższym czasie i co będzie z naszą zdolnością inwestycyjną, to pani skarbnik wtedy podczas posiedzenia komisji powiedziała, że będzie wtedy poważny problem inwestycyjny w Nowym Sączu. Miasto tej działki nie zakupiło, jednak teraz decyduje się na zakupienie, na budowę budynku ratusza i budowę stadionu Sandecji. Też obawiam się, co się stanie z naszą starówką, z naszym centrum, rynkiem, ponieważ on już teraz jest bardzo mocno wyludniony. Mamy tam pełno plakatów do wynajęcia. Co stanie się, jeżeli rzeczywiście Urząd Miasta stamtąd się wyprowadzi? Ale wracając do pani pytania. Czy powiem panu szczerze, że nie przeceniałabym aż tak roli Urzędu Miasta w rynku, żeby miał on aż tak ogromny wpływ na starówkę. Tutaj pewne potrzebne są inne zabiegi, które mogłyby tą starówkę ożywić. No. No i ja myślę, że tak, natomiast te wykopki, które teraz mieliśmy w rynku, na pewno tej starówki nie ożywiły. Natomiast widzimy, że od początku kadencji pana prezydenta Ludomira Hanzla ruch w mieście, w samym centrum jest coraz mniejszy, a tych plakatów do wynajęcia pojawia się coraz więcej, więc te obietnice znowu z kampanii wyborczej odnośnie ożywienia starówki jakoś nie zostały spełnione, a mówi się poczyna go poznacie, więc jak na razie niestety tych efektów kampanii nie widać. Niemniej jednak obawiam się bardzo mocno, że idąc za śladami tutaj słów pani skarbnik z tej komisji, którą wspomniałem, to obciążenie finansowe miasta Nowego Sącza może być dosyć duże i może przyczynić się do naszych problemów inwestycyjnych w przyszłości. Proszę zwrócić uwagę, że jest planowany kredyt długoterminowy na kwotę 48 prawie milionów. Planowane podpisanie umowy jest właśnie pod koniec 2020 roku z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. I też przypadające do spłaty raty kredytu
Zachwytu, to jest też bardzo ciekawe, ponieważ na czas jeszcze kadencji prezydenta Hansla one nie są duże, natomiast znacznie rosną już od 2024 roku, gdzie w 2023 jest to kwota 7 milionów, w 2022 lekko ponad 1,5 miliona, a już w 2024, kiedy ewentualnie pan prezydent już mógłby nie pełnić funkcji prezydenta, bo będzie to już po wyborach, to już jest ponad 13 milionów. Ale to myśli pan, że pan prezydent Ludomir Hansel jest aż takim pesymistą, że nie bierze pod uwagę własnej wygranej w następnej kadencji? Nie, trochę mi trudno w to wierzyć. No myślę, że wszelkie działania władzy, każdej, nie tylko samorządowej, są jednak skierowane ku temu, żeby no, dzisiaj dwie kadencje, tak? Wcześniej była to liczba nieograniczona, no raczej rządzić, no tak myślę. Patrząc na zapisy, które mamy w tym budżecie, ciężko mi w tym momencie skomentować, czy pan prezydent będzie startował, czy chce startować, czy nie będzie startował. Również ta kwestia sprzedaży. Ale nic nie wskazuje na to, żeby miał nie startować. To myśli pan, tutaj posłużę się takim bardzo popularnym określeniem, że strzelałby sobie w stopę tym kredytem? To znaczy, ja myślę w ten sposób, że prezydent w pierwszej kolejności zawsze powinien kierować się interesem miasta i brać pod uwagę to, że nie jest wybrany na wieczną kadencję i wieczne urzędowanie w ratuszu, tylko ta kadencja może się skończyć i że pan prezydent na kolejno nie będzie wybrany. Więc w związku z tym pan prezydent, uważam, takimi decyzjami bardzo mocno wiąże ręce swojemu ewentualnemu następcy i no, będzie to z pewnością problem, z którym będzie musiał sobie następca i kolejni radni poradzić. Więc dlatego no, muszę powiedzieć, że bardzo się obawiam tych kredytów, tych zadłużeń, które są proponowane i takiej lekkomyślnego podejścia do kwestii zarządzania miasta. To widać chociażby po tym budżecie, o którym powiedziałem. Panie przewodniczący, a ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie tego zadłużenia miasta, planowanego zadłużenia miasta. Przecież to nie jest żadne nowum. Te kredyty były brane także w latach poprzednich. To tutaj jakby no, miasta biorą kredyty, to jest normalne. No ale proszę sobie zwrócić uwagę, bo nawet było to wypowiedziane podczas jednej z ostatnich rozmów bodajże w innej telewizji naszej miejskiej, gdzie było powiedziane, że pan prezydent Ludomir Hansel nie zaciągał jeszcze żadnego zobowiązania z budżetu miasta na potrzeby deficytu, a patrząc na poprzedników było to od 20 kilku do 30 milionów. I sprawdzając to, jeden z forumowiczów bardzo pięknie to podkreślił, że w 2014 była to kwota 0 zł, w 2015 0, w 2016 0, w 2017 5 milionów i w 2018 0 zł, więc to pokazuje, że te dane są nieprawdziwe. Oczywiście. Ale muszę tutaj gwoli ścisłości również przypomnieć to, co przypominają bardzo często również pana koledzy radni, była sprzedaż udziałów w sądeckich wodociągach na kwotę 30 milionów. Proszę zwrócić uwagę, oczywiście była, natomiast te pieniądze, przepraszam, zostały do dyspozycji poprzednik, czyli pan Ryszard Nowak, pozostawił te pieniądze do dyspozycji pana prezydenta Ludomira Hansla. I nawet jeżeli pan prezydent Ludomir Hansel nie zgadzał się z tym, że te udziały w sądeckich wodociągach zostały sprzedane, to miał taką możliwość, o czym doskonale wszyscy wiemy, na wykupienie tych udziałów. Niestety z tego pan prezydent Ludomir Hansel nie skorzystał, tylko z tej kwoty, którą pozostawił mu poprzednik, z otwartymi rękami oczywiście korzystał. Tu też muszę powiedzieć, chociaż stuprocentowej pewności nie mam, ale z tego co pamiętam, umowa jest tak skonstruowana z PFR-em, że tego wykupu udziałów musiałyby dokonać wszystkie gminy, a nie tylko Nowy Sącz. Czyli tutaj pan prezydent Hansel nie mógłby tego zrobić sam. Zapewniam panią redaktor, że pan prezydent na samym początku urzędowania miał taką możliwość, aby dokonać tego zakupu, ale też bardzo ciekawy wątek pani poruszyła, ponieważ rzeczywiście w kontekście całego rozwoju spółki Sądeckie Wodociągi, jak i również ewentualnie przyszłego odkupu tych udziałów, bo to cały czas jest możliwe, tylko trzeba by było współpracować właśnie z sądeckimi gminami, no ale ciężko mi już sobie wyobrazić tą współpracę, kiedy pan prezydent nawet na spotkania udziałowców nie przychodzi sam, tylko wysyła
swojego pełnomocnika, a kiedy wójtowie przychodzą na sesję Rady Miasta, żeby merytorycznie rozmawiać, to są obrzucani przez radnego ziaju od pana prezydenta, chociażby stwierdzeniami, że przyjechały chłopy z podsądeckich wsi, albo porównuje się jednego z wójtów bardzo zasłużonego do Stalina właśnie przez pana radnego ziaje. Więc tego typu zachowania nie służą budowie wspólnoty i kooperacji, więc no, pan prezydent sam sobie i jego ekipa ewidentnie szkodzi, bo to nie buduje dobrej atmosfery. Myślę, że ten wykup to nie tylko będzie przywilej, wykup udziału w sądeckich wodociągów od PFR-u, ale chyba nawet konieczność i to już chyba za jakimś tam niedługim czasie ma nastąpić. Z tego co pamiętam, kwestie związane ze smogiem, bo to jest bardzo ważna informacja o tym, ludzie naprawdę żyją tym, mieszkańcy Nowego Sącza żyją tym, zwłaszcza po opublikowaniu raportu ostatniego, który mówi o tym, że Nowy Sącz jest na czwartym miejscu w Polsce pod względem rakotwórczego powietrza. No niestety ilość tego benzo alfa pirenu, który jest w powietrzu, przekracza wszelkie dopuszczalne normy w dużej ilości dni. No i co tutaj? No, rozumiem, bo będzie informacja o tym, że miasto będzie miało, tak zresztą pan dyrektor Tabasz mówił, swój własny plan wymiany pieców, tam gdzie jest ten przyłącz gazowy. Państwo, mam nadzieję, że nie będziecie przeciwni temu. No tak powiem pół żartem, pół serio może na początek tego tematu, że chyba władze miasta no miały plan na to, żebyśmy mieli niższe miejsce w tej klasyfikacji, w tym rankingu, o którym pani redaktor wspomniała, bowiem nie działa większość czujników, które mierzyły poziom smogu w Nowym Sączu, które zamontowała poprzednia ekipa. Działa jedynie z tego, co otrzymałem informację, czujnik na budynku sądeckich wodociągów, bo tam jakoś nie udało się go zdemontować, czy nie został zepsuty. Znaczy, że działają tak, też czujniki. Jeżeli by te czujniki nie mierzyły, pani redaktor, to rzeczywiście może byśmy w tym rankingu spadli. Jednak się to nie udało, bo jednak ktoś inny te badania prowadzi. Polski i rzeczywiście mamy niechlubny znowu rekord, bo jesteśmy na czwartym miejscu w tym rankingu i no, muszę powiedzieć, że rzeczywiście polski alarm smogowy no, tutaj no, wyraźnie pokazuje, że Nowy Sącz jest czołówce. Z drugiej strony też jesteśmy w pierwszej dziesiątce polskich miast, których ilość dni o przekroczonych normach jest, zatrucia jest największa. Więc znaczy, to też jesteśmy na dziewiątym, miejscu, jeśli chodzi o ilość dni z przekroczonym pyłem PM10. O, tak, o ile dobrze pamiętam, chyba to wyglądało. Tak, dokładnie. Więc dlatego ja zadałam pytanie, czy będzie pan za, czy podniesie pan rękę za tym, aby ten miejski system wymiany pieców zaczął obowiązywać? Bo to się wydaje dzisiaj jedyny skuteczny pomysł w walce ze smogiem, czyli wymieniać piece. Panie redaktor, skutecznych sposobów jest dużo więcej. To jest też pytanie, na ile władze miasta rzucą pomysłem, a co będzie z jego realizacją. Bo na tą chwilę nie mamy dobrych pomysłów na ewidentnie od 2 lat na walkę ze smogiem. Też trzeba pamiętać, i tu znowu. Myślę, że wcześniej też ich było niewiele. Pani redaktor, ja myślę w ten sposób, że problem smogu to nie jest tylko i wyłącznie problem miasta Nowego Sącza. My jesteśmy w Kotlinie i tutaj trzeba budować szerokie porozumienie z ościennymi gminami, abyśmy wspólnie z tym smogiem walczyli. Niemniej jednak przykład sądeckich wodociągów i postawy prezydenta może sugerować, że taka współpraca może być trudna. Natomiast dotychczasowe rzeczywiście działania prezydenta no były trochę pozorowane, bo samo rozdanie czujników dziennikarzom no to smogu z Nowego Sącza nie wykurzy. Natomiast jest dziennikarzom, przepraszam, ja nie dostałam czujnika, nie. Natomiast wiele... Żartuję wiele, oczywiście, znaczy nie dostałam, ale w ramach żartu. Jest wiele, pani redaktor, szanowni państwo, skutecznych metod, które mogą przyczynić się do walki ze smogiem i chociażby mam tu na myśli skonstruowane polskich naukowców, inżynierów, elektrofiltry, które mogą być skutecznym narzędziem walki ze smogiem jako alternatywą droższej wymiany dla pieców. I na czym to polega? To jest nowatorskie urządzenie. My o tym mówiliśmy już w kampanii wyborczej, proponowaliśmy to w kampanii wyborczej. Wygląda dość niepozornie, bo to jest taka skrzynia ze stali nierdzewnej, w której zamontowana jest elektroda w kształcie litery U i urządzenie podłącza się do komina 2 kanałami, zaś elektroda zasilana jest prądem o wysokim napięciu i w ten sposób zachodzi jonizacja spalin, w wyniku której drobiny
pyłu powstałe podczas spalania węgla czy drewna osadzają się na ścianach aparatu i ten pył nie wydostaje się do atmosfery. Ja bym tego typu działań w kilku gospodarstwach domowych, tych elektrofiltrów, pokazały, że jesteśmy w stanie wyłapać około 70-80% pyłów, które powstają w procesie. Ale czy to jest urządzenie... Czy to jest urządzenie, które można, to już teraz usłyszałam, to jest urządzenie, które można zastosować w indywidualnych gospodarstwach domowych, a jakie są koszty takiego przysługi? Jak najbardziej można, pani redaktor, tego typu urządzenie zastosować. Też można takie urządzenie dotować przez chociażby różnego rodzaju programy. Myślę, że w tym kierunku my powinniśmy iść w pierwszej kolejności. Oczywiście należy pamiętać, że jeżeli chodzi o to urządzenie, to również w wypadku tych filtrów trzeba pilnować kwestii paliwa, jakim się pali. Natomiast tego typu urządzenia są stosowane od dawna w Szwajcarii czy w Niemczech i tak jak powiedziałem, opracowywane przez również polskich naukowców. I my z tej myśli powinniśmy skorzystać. Pani wspomniała, o ile dobrze też pamiętam, o tym, że miasto chce przeznaczyć 150 tysięcy na wymianę pieców. Na ja, początek 150 tysięcy złotych to są słowa. Ja również pani redaktor chciałem zapytać pana prezydenta i złożę taką interpelację. Ile pan prezydent przeznaczył chociażby ostatnio na kwestię swojego studia, bo po to też prosiłem o udostępnienie rejestru wydatków, żebyśmy takie rzeczy mogli sprawdzić, żeby się nie okazało, że pan prezydent więcej przeznacza na swoją, podkreślam swoją, nie miasta promocję, tylko swoją promocję, niż na walkę ze smogiem i na wymianę pieców. Też z drugiej strony pan prezydent Ludomir Handzel powiedział, czy jego radni mówią o tym, że w ostatnim dwóch latach oni wybudowali więcej dróg i więcej chodników niż poprzednicy. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ to też jest działanie, które może służyć walce ze smogiem, ale od początku i postaram się maksymalnie krótko. Ponieważ rzeczywiście patrząc na dane i również na naszego Forumowicza, który to podkreślił, jeżeli patrzeć w metrach, to ponad 7 tysięcy metrów chodników i ulic wybudowano w 2014 roku, ponad 4 tysiące w 2015, w 2016 prawie 3,5, w 2017 ponad 7 tysięcy i w 2018 też prawie 7 tysięcy. Natomiast ale jeżeli mówi chodzi pan o metrach. Ale już momencik, bardzo bym chętnie pani redaktor chciał usłyszeć dane i zobaczyć opracowanie, gdzie pan prezydent udowodni, że wybudowano lub zmodernizowano w ostatnich dwóch latach ponad 28 km ulic, chodników czy ścieżek rowerowych. Natomiast dlaczego powiedziałem o chodnikach? Ponieważ chociażby właśnie chodniki, budowa nowych chodników, chodników tak zwanych antysmogowych, może służyć walce ze smogiem. Jest to nowoczesny pomysł na walkę z zanieczyszczeniami. I taki jest to specjalny beton, z którego zrobione są płyty i ma właśnie takie wartości, które pomagają nam zmniejszać właśnie natężenie tych pyłów w powietrzu. Tego typu rozwiązania są stosowane chociażby w Warszawie i uważam, że z tego typu rozwiązań również powinniśmy korzystać, jeżeli już remontujemy chodniki. Natomiast pan prezydent nie pochwalił się w tej kadencji, żeby chociażby spróbował w formie testowej wypróbować tego typu rozwiązanie. Więc naprawdę jest dużo możliwości, tylko no, pan prezydent na razie stawia rzeczywiście na to, co wychodzi mu najlepiej, bo trzeba mu powiedzieć, że jedyne, za co można go pochwalić, to za to, że no, skutecznie umie się promować. Ktoś kiedyś mi powiedział przed kadencją pana prezydenta Hansla, że to będzie kadencja z ładnym pudełkiem, że będzie ładnie opakowana, to będzie ładnie wyglądało, ale to, co będzie w środku, nie do końca będzie treściwe. I na razie muszę przyznać tej osobie rację, bo rzeczywiście przekazując mi tą informację, miała rację i pozdrawiam serdecznie tego. To ja muszę teraz zapytać, bo musimy kończyć niestety. Dlaczego państwo jako radni jesteście bierni i nie proponujecie panu prezydentowi takich rozwiązań? Choćby tak jak tutaj pan wspomniał, widzę, że pan się przygotował do rozmowy i mówi pan o tych rozwiązaniach, które są z powodzeniem stosowane w innych miastach Polski. Przecież macie państwo i narzędzia ku temu, i możliwości, mówię tutaj o kwestiach legislacyjnych, na to, żeby z pewną inicjatywą wyjść, na to, żeby pewne rzeczy panu prezydentowi zaproponować.
redaktor. Pan się śmieje, panie przewodniczący, ale. Proszę, uśmiecham się oczywiście do pani, jak zawsze, z pełną życzliwością. Natomiast pani redaktor, zachęcam panią, żeby pani przeczytała sobie, jak również szanowni państwa, moją interpelację, w której właśnie proponowałem prezydentowi, bo jest wiele takich interpelacji, gdzie ja zaproponowałem prezydentowi użycie mostu tymczasowego z wykorzystaniem właśnie mostów tymczasowych w Agencji Rezerw Materiałowych jako rozwiązanie, które może uratować tą część Nowego Sącza. I proszę zapoznać się z odpowiedzią Pamiętam, pana ja Pawełka, pamiętam. jaką do mnie skierował, po czym nagle skorzystali z mojego rozwiązania. I jest wiele tego typu propozycji z naszej strony na komisjach, podczas sesji, czy nawet podczas spotkania jakichś z prezydentem, do których rzadko dochodzi, kiedy my prezydentowi proponujemy ciekawe rozwiązania. Też proponowałem kiedyś prezydentowi butelkomat, czy chociażby lodówkę społeczną. Proszę zobaczyć, jakie były propozycje czy odpowiedzi prezydenta, jak lekceważące. Ale ja na pewno nie będę z tego rezygnował, będę nadal proponował ciekawe rozwiązania. To, że przygotowałem się dzisiaj do rozmowy, nie znaczy, że nie jestem przygotowany również na komisję. Do każdego spotkania czy sesji staram się być jak najlepiej przygotowany po to, żeby proponować gotowe, dobre rozwiązania dla mieszkańców. Niestety to, że pan prezydent nie chce z nich skorzystać, to jest jego sprawa, a jeżeli chce z nich korzystać, to nie korzysta i widać, że korzysta, ale stara się sobie przypisywać te sukcesy. Ja Ale myślę, ja że. naprawdę powiem na koniec taki sali. Ja się dam okraść z moich A pomysłów, to już gdzieś jeśli słyszałam mają chyba. mieszkańcom Nowego Sącza. To już gdzieś słyszałam, że o tym okradaniu z pomysłów. Natomiast myślę, że smog, chociaż ma nawet smog niestety polityczne barwy, to byłoby to z korzyścią dla nas wszystkich, gdyby tutaj wszystkie ręce na pokład zostały położone, jakieś rozwiązania były wypracowane. Dziękuję serdecznie za udział w rozmowie, za poświęcony czas moim widzom, internautom, za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.